Aby ustalić liczbę tworzonych kopii zapasowych naszego pliku projektu, musimy to zrobić podczas zapisywania tego pliku. Wybierając Revit, zapisz jako projekt. Mamy tutaj taki przycisk opcji, w którym możemy ustalić maksymalną liczbę backupów. Domyślnie jest to wartość aż 20, ja zmniejszę ją na przykład do 2. Wybieram OK i klikam Save. W tym momencie będą tworzone tylko 2 backupy. Często pojawiającym się komunikatem jest również ten przypominający nam o zapisywaniu pliku co pół godziny. Możemy zwiększyć częstotliwość pojawiania się tego komunikatu, wybierając Revit, opcję General, Notification, Save Reminder Interval, na przykład co 2 godziny. Synchronize with Central Reminder również może być ustalone na inną wartość. W ten sposób to okienko będzie nam się pojawiało nieco rzadziej.